Arkadiusz Góral, witam i zapraszam na najważniejsze koneckie informacje TKN 24 Końskie. A co dziś w programie? Staruszka wypadła z transportu medycznego. Wydział Komunikacji i Transportu z filią w Radoszycach. Podwyżek w samorządach ciąg dalszy. Przeżyli ze sobą wspólnie 50 lat i więcej. Do kuriozalnej sytuacji doszło we wtorek wieczorem na skrzyżowaniu dróg krajowych 74 i 42, czyli na krzyżówkach Rudzkich. 85-letnia kobieta siedząca na wózku inwalidzkim wypadła z furgonetki, który był dla niej transportem medycznym. O szczegółach tej bulwersującej sprawy opowiada starszy sierżant Marta Przygocka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Na skrzyżowaniu drogi krajowej 42 z drogą krajową 74 w gminie Ruda Maleniecka podczas przewożenia transportem medycznym 85-letnia pasażerka, siedząc na wózku inwalidzkim, w trakcie jazdy wypadła przez tylne drzwi pojazdu, które najprawdopodobniej otworzyły się w czasie podróży. W związku ze zdarzeniem kobieta została dowieziona do szpitala, gdzie udzielona została jej pomoc medyczna. Po badaniach została zwolniona do domu. Trzeźwy 56-letni kierujący pojazdem marki Volkswagen Transporter został zatrzymany, zaś pojazd został zabezpieczony do dalszych czynności z udziałem m.in. biegłego z zakresu ruchu drogowego. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Radoszycach. Na chwilę obecną ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. To ma być lek na ogromne kolejki związane z rejestracją aut w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Końskich. W Radoszycach otworzono punkt zamiejscowy tego wydziału, a kolejny tuż po Nowym Roku ma zostać uruchomiony w Stąporkowie. W środę miało miejsce otwarcie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Radoszycach. Celem jej utworzenia jest odciążenie kolejek w starostwie powiatowym w głównej siedzibie wydziału. Nowa placówka mieści się przy ulicy Kościuszki 17B w Radoszycach. O pojawieniu się inicjatywy powstania filii Komunikacji i Transportu w Radoszycach oraz w Stąporkowie opowiedziała nam Bożena Dąbrowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w starostwie powiatowym w Końskich. Inicjatywę powstania filii w Radoszycach, jak również filii w Stąporkowie, która niebawem też zostanie uruchomiona, powstała w momencie ciężkiego okresu dla nas wszystkich, czyli pandemii covidowej. W związku z tym, że w tamtym czasie było bardzo dużo petentów, którzy nie mogli wejść do urzędu, ponieważ nasi pracownicy wydziałowi byli również chorzy na COVID, byli na kwarantannach. Stąd też ta inicjatywa, żeby odciążyć Wydział Główny w Starostwie Powiatowym w Końskich i uruchomić dwie filie. Filia na pewno odciąży potrzeby społeczeństwa, ponieważ będą tutaj mogli się pojawiać ludzie nie tylko z gminy Radoszyce, ale również gmin ościennych, czyli Fałków, Ruda Maleniecka, Smyków. Przed wejściem do budynku miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi przez Jarosława Staciwę, członka zarządu powiatu, który pochodzi właśnie z Radoszyc. Obecni byli również Michał Pękala, burmistrz miasta i gminy Radoszyce, Grzegorz Piec, starosta powiatu koneckiego, Wiesław Skowron, wicestarosta powiatu oraz Bożena Dąbrowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w starostwie. Podczas otwarcia nastąpiło poświęcenie siedziby wydziału. W trakcie trwania spotkania opowiedziano o znaczeniu powstania filii komunikacji w Radoszycach dla mieszkańców miasta oraz okolicznych gmin. Ja się niezmiernie cieszę, że tutaj właśnie w Radoszycach udało mi się wraz z zarządem utworzyć tę filię. Tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy to, żeby mieszkańcy gminy Radoszyce, ale nie tylko, bo przypomnę, że to każdy będzie mógł korzystać z tego punktu, mieli ułatwiony dostęp do Wydziału Komunikacji, a drugi taki ważny powód to jest likwidacja kolejek w starostwie powiatowym w Końskich. Fakt, że filia ta, planowaliśmy ją otworzyć troszkę wcześniej, jednak ze względu na problemy techniczne, niezależne od nas, właśnie dzisiaj zaczynamy funkcjonować. Michał Pękala, burmistrz miasta i gminy Radoszyce, złożył podziękowania w imieniu mieszkańców, ale i poinformował o problemach, jakie miały miejsce w starostwie powiatowym w Wydziale Komunikacji w czasie pandemii. Dobre decyzje trzeba doceniać. To jest dobra decyzja, jeśli chodzi o filię w Radoszycach, filię Wydziału Komunikacji. Ułatwi to dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję za tą decyzję.
Mówiliśmy o tym na tym spotkaniu, że historycznie również była filia biura pracy. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy o dużych problemach kolejkowych. Z tego co wiem, to już te problemy może są mniejsze, jeśli chodzi o w naszym starostwie powiatowym. Natomiast oczywiście będzie to służyło dla naszych mieszkańców, bo filia będzie po prostu bliżej ich, prawda? Jak będzie bliżej ich, to w związku z tym komunikacyjnie na pewno nie będzie to zabierało tyle czasu, jak do tej pory wyjazd do Końskich, ustawienie w kolejkach i oczywiście rozładowanie kolejek. Termin otwarcia drugiej filii Wydziału Komunikacji i Transportu, tym razem w Stąporkowie, został przesunięty z powodu prac modernizacyjnych. Przedstawiciele powiatu koneckiego informują, że jednostka rozpocznie działalność po nowym roku. Obie filie będą czynne w godzinach urzędowania starostwa powiatowego, czyli od godziny 7.30 do 15.30, natomiast okres przyjmowania interesantów to czas od 8 do 14.30, z przerwą techniczną od 11.30 do 12.00. Zarówno włodarze, jak i mieszkańcy liczą na to, że nowe filie usprawnią załatwianie spraw związanych z komunikacją drogową w powiecie koneckim. Fala podwyżek przetacza się przez samorządy. Ostatnio swoje diety, a także pensje włodarzy przegłosowali radni z gminy Słupia Konecka, z Końskich, a także radni powiatu koneckiego. We wtorek o podwyżkach dla radnych oraz włodarzy decydowano podczas sesji rad w gminie Końskie oraz w powiecie koneckim. Relacjonujemy dla Was przebieg tych spotkań rajców i podajemy nowe stawki diet oraz pensji burmistrza Końskich i starosty koneckiego. Odnośniki do zapisów wideo sesji znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. Tam możecie obejrzeć całą dyskusję, która towarzyszyła podejmowanym decyzjom. W gminie Końskie sesja odbyła się w trybie stacjonarnym. Na wstępie radny Ernest Kruk zauważył, że sesja ma na tyle bogaty porządek obrad, że nie powinna być nadzwyczajna. Sugerował, że powinna być zwyczajną, tak by mogły odbyć się komisje, a podczas nich normalne dyskusje. Natomiast porządek obrad, mimo tych sugestii, został, bez jakichkolwiek dyskusji, przyjęty przez rajców. Temat podwyższenia kapitału przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Końskich wzbudził zainteresowanie radnych. Burmistrz Obratański oraz prezes PWiK Jerzy Rąbalski tłumaczyli, że dokapitalizowanie ma być przekazane na inwestycje spółki, na przykład budowę kanalizacji w Nałęczowie. Jeżeli nie zostałoby ono zatwierdzone, to gminna firma musiałaby te zadania inwestycyjne wykonywać z własnego budżetu, a to odbiłoby się na stawkach za wodę i kanalizację dla wszystkich mieszkańców. Radny Ernest Kruk dopytywał, czy możliwe są podwyżki wody. Prezes Rąbalski informował, że na ten moment nie przewidywane są podwyżki za wody czy ścieki. Jak podkreślał burmistrz Obratański, strategią gminy Końskiej jest finansowanie przez samorząd inwestycji przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, tak by ta firma nie musiała ich pokrywać z pieniędzy z opłat. Dzięki temu samorząd chce utrzymać ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych bez większych podwyżek. W trakcie sesji pojawił się też wątek pensji pracowników oraz zarządu PWiK, ponieważ radni otrzymali anonimowy list w tej sprawie. Prezes Rąbalski odniósł się do prokuratury, która umorzyła śledztwo wszczęte na podstawie anonimów składanych na działalność zarządzanej przez niego spółki, nie znajdując przesłanek mówiących o tym, by miały one coś wspólnego z prawdą. Rąbalski stwierdził także, że jego zarobki wskazane w anonimie są bzdurą, a wystarczy sprawdzić jego oświadczenie majątkowe, by przeliczyć ich realną wartość. Ostatecznie radni dokapitalizowali w celach inwestycyjnych zarówno PWiK Końskie, jak i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Następnie rozpoczęto temat podwyżek dla samorządowców. Przypomnijmy, że to rządowe zmiany w ustawach wymusiły na samorządach duże podwyżki dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale i radnych. Obecnie na przykład minimalna płaca wójta musi wynosić 80% z 20 041,50 zł, czyli ponad 16 tysięcy złotych brutto. Maksymalna to sporo ponad 20 tysięcy złotych brutto. Podobnie jest w przypadku radnych, gdzie także narzucono z góry widełki dotyczące tzw. stawek bazowych, z których wylicza się diety radnych. W naszym regionie decyzje o podwyżkach podjęły już gminy Fałków, Smyków i Radoszyce, a dziś także Końskie i powiat konecki. I tak wiemy, że diety radnych w Końskich wzrosną do kwot. Przewodniczący 3156 zł, wiceprzewodniczący 2576 zł, przewodniczący komisji 2158 zł, radny niepełniący funkcji 1674 zł. Wszystkie podane kwoty są brutto. 16 rajców było za przyjęciem nowych stawek diet. Dwie osoby się wstrzymały, to Wiesław Malicki i Ernest Kruk. W dalszej części ustalano wynagrodzenie burmistrza. Na czas dyskusji o podwyżce burmistrz Obratański opuścił salę obrad. Nowe stawki i treści uchwały odczytała sekretarz gminy Anna Głębocka. Poprzednie uposażenie burmistrza Końskich wynosiło 10 228 zł. Po podwyżce i doliczeniu wszystkich dodatków będzie to 20 130 zł brutto.
Wszyscy radni oprócz Ernesta Kruka zagłosowali za podwyżką dla burmistrza Obratańskiego. We wtorek podwyżkowa sesja odbyła się także w powiecie koneckim i tam przeprowadzono ją już w trybie zdalnym. Radni w swoich głosowaniach dokonali zmian budżetowych i w wieloletniej prognozie finansowej zgodzili się też na uczestnictwo jednej ze szkół w programie Erasmus+. Najważniejszymi punktami były jednak głosowania za nowymi stawkami diet radnych oraz pensji starosty koneckiego. I tak nowe stawki diet radnych powiatowych prezentują się następująco. Przewodniczący rady 3613 zł, wiceprzewodniczący rady 2737 zł, członek zarządu 3613 zł, przewodniczący komisji 2555 zł, radni nie będący funkcyjnymi członkami rady 2007 zł. Wszystkie stawki podajemy w kwotach brutto. 13 radnych opowiedziało się za ich uchwaleniem. Dorota Duda i Marian Król byli przeciw, a Paweł Pękala, Czesław Kurzbart i Jarosław Lasota wstrzymali się od głosu. Starosta Piec w ogóle nie głosował. Z kolei pensję starosty koneckiego ustalono na poziomie 18 044 zł, plus dodatek za wieloletnią pracę, który ustalony jest procentowo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli więc założymy, że staroście przysługiwać będzie 10% dodatek, to jego pensja wyniesie ponad 19 848 zł brutto, a jeśli dodatek będzie na poziomie 20%, to uposażenie wyjdzie przeszło 21,5 tysiąca zł brutto. Za taką konstrukcją pensji starosty Grzegorza Pieca głosowało 15 radnych. Dorota Duda i Marian Król byli przeciw, Paweł Pękala, Czesław Kurzbart i Jarosław Lasota wstrzymali się od głosu. Starosta Piec w ogóle nie głosował w swojej sprawie. Gmina Gowarczów inwestuje w drogi. Ostatnie tygodnie to oddanie do użytku 3 inwestycji związanych z przebudową jezdni, a także chodników. Materiał Aleksandry Jędrasik. Wraz z końcem 2021 roku gmina Gowarczów zakończyła 3 inwestycje dotyczące renowacji obiektów drogowych ulicy Zamkowej i Kopernika oraz chodnika przy ulicy Żuka. Stanisław Pacocha, wójt gminy Gowarczów, opowiedział o działaniach podjętych w tym celu oraz o znaczeniu odnowionych odcinków dla mieszkańców wsi. Chodnik przy ulicy Żuka został wykonany z funduszu gminy, a koszt inwestycji wyniósł 230 tysięcy złotych. Jest to odcinek o długości 460 metrów i szerokości 2 metrów. Ułożono również kanał technologiczny wedle przepisów określających odpowiednie parametry oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione podczas budowy. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, która długo była wyczekiwana dla mieszkańców gminy Gowarczów, ponieważ jest to droga bardzo ruchliwa, prowadzi ona tutaj do szkoły i do naszego ośrodka zdrowia. Na pewno poprawi tutaj bezpieczeństwo dla mieszkańców naszej gminy, jak również pieszym. Musieliśmy robić tą inwestycję na pozwolenie na budowę, na tak zwany ZRID. Wykupywaliśmy grunty. Trzeba było podziały zrobić i działek i dlatego tak długo trwało, ale uważam, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni i warto było czekać na tą inwestycję. Gmina na odrestaurowanie ulicy Zamkowej otrzymała dofinansowanie z budżetu Funduszu Gruntów Rolnych. Kwota jej odnowy wyniosła 220 tysięcy złotych. Na odcinku położony został asfalt wraz z poboczami. Wyremontowano również ulicę Kopernika, której suma została oszacowana na około 80 tysięcy złotych, a łączny koszt obydwu inwestycji wyniósł prawie 330 tysięcy złotych. W przyszłym roku budżetowym zaplanowano renowację kilku innych odcinków dróg gminnych. W wieku 89 lat zmarł pułkownik Józef Grabowiecki. To sybirak i były prezes Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. Mieszkał w Końskich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 4 grudnia o godzinie 13 w Żarnowie. Kilkadziesiąt par z gminy Końskie obchodziło swój jubileusz Złotych Godów. Rekordziści są w związku małżeńskim już od 65 lat. Parom wyjątkowego święta gratulowali włodarze gminy Końskie. Dokładnie 22 pary z terenu gminy Końskie w czwartek obchodziły uroczystość Złotych Godów. Spotkanie miało miejsce w sali bankietowej Astoria. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, medali oraz pięknej części artystycznej. To tradycja, że konecki samorząd docenia tych, którzy w związku małżeńskim wytrwali przez 50 lat lub więcej. Rokrocznie organizowane są uroczystości Złotych Godów, w których pary uczestniczą często także w towarzystwie najbliższych. Wyjątkiem był rok ubiegły, kiedy to z uwagi na pandemię jubilaci medale i kwiaty odbierali w zaciszu gabinetu burmistrza Krzysztofa
Józefa Obratańskiego. Jednak by wynagrodzić im tę skromniejszą formę świętowania, włodarze postanowili ubiegłoroczne złote pary zaprosić na tegoroczne obchody. Mogły one więc również podziwiać piękną część artystyczną, zostały też uhonorowane wspaniałymi bukietami kwiatów. Natomiast tegoroczni jubilaci otrzymali także pamiątkowe medale. Miło nam, że zechcieliście Państwo tu do nas przyjść i razem z nami obchodzić swoje święto, złoty jubileusz małżeństwa. Na dzisiejszej uroczystości zostaniecie Państwo odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie nadaje się tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Nim jednak nastąpił podniosły moment nagrodzenia medalami, pary usłyszały życzenia od burmistrza miasta i gminy Końskie. Są rzeczy, które jak się dzieli, to się mnoży. Jeżeli mówimy o radości, o satysfakcji, o nawet szczęściu, to wiemy, że jeżeli się dzieli je z innymi, to się przez to mnoży. I cieszę się, że Państwo chcecie dzisiejszy dzień, podsumowanie satysfakcjonujących lat życia, dzielić z innymi, bo to oznacza, że tą radością, tą satysfakcją możemy podzielić się z innymi i w ten sposób wzmocnić to uczucie, które przecież jest nie tylko prywatne. Choćby dlatego, że rodziny to nie tylko małżonkowie, to również dzieci, to również wnuki, a na tej sali są tacy, którzy dokochali się nawet 9 dzieci. Czy można życzyć czegoś więcej ludziom tak spełnionym w życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim, jak wy? Wydaje mi się, że niewiele już można życzyć więcej, bo satysfakcja ze wspólnego życia, z rodziny, z tego, że było się podporą jeden dla drugiego, to już jest rzecz, która absolutnie jest ponad wszelkie miary wartości. I jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, co wypada mi powiedzieć w imieniu samorządu miasta i gminy, w imieniu władzy publicznej. Proszę Państwa, w dzisiejszym zmiennym świecie trwałość rodziny jest często kwestionowana. Młodzi ludzie pobierają się i dosyć często pierwsze lepsze potknięcie, pierwszy lepszy kryzys powoduje, że się rozstają. To smutne, dlatego że nic tak jak rodzina nie działa na rzecz społeczeństwa i dobra wspólnego, na rzecz nowych pokoleń. Państwo jesteście przykładem, że można, bo ja nie wierzę, że mieliście w życiu tylko i wyłącznie fantastyczne chwile i że cały czas były motyle w brzuchu i cały czas było na najwyższym tam diapazonie. Są w każdym małżeństwie, w każdym związku lepsze i gorsze chwile, ale Państwo swoim życiem udowodniliście, że można i że to się dzieje dla dobra wspólnego i dla dobra dzieci, wnuków, dla rodziny. Za ten przykład ja chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Następnie przyszedł czas na część artystyczną. Świętujący raczyli się słodkościami przy stołach, a jednocześnie mogli zobaczyć przedstawienie przygotowane przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich. Na prowizorycznej scenie zaprezentowała się młodzież szkolna oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za scenariusz odpowiadała Anna Wiaderna. Muzyczne widowisko uświetniła zaś grupa z Dekafranty w składzie Roman Cieślak, Zbigniew Werenc i Jan Bukłat. Potem przyszedł czas na wręczenie wspomnianych medali, a nam o swoim 50-letnim życiu małżeńskim opowiedzieli Janina i Wiesław Rożejowie. Jak to jest te 50 lat ze sobą spędzić? Wspaniale! To tak jakby było to wczoraj. Najpierw około 10 lat to jest takie docieranie się, później dzieci, w tym czasie dzieci można powiedzieć. Nie wszystkie, ale tak. No i później to już nasze życie, to właściwie nasze 50 lat to związane jest z działalnością sportową. Najpierw trójka dzieci, bo ich mamy Iwonka, Marek i Damian. Wyczynowo uprawiali sport, w związku z tym my jako już z urzędu po prostu zaczęliśmy kibicować, następnie działać. I tak jakoś, i to trwało około 35 lat w sporcie. 50 lat, zawsze pytamy o to przy tych okazjach, o receptę na to, jak te 50 lat ze sobą przetrwać. Trzeba wyjść za mąż z miłości przede wszystkim. To wszystko się zniesie, nawet i te gorsze chwile, i trudne, i ciężkie.
zawsze to daje radość potem. Po ciężkim dniu przychodzi zawsze jakaś tam lepsza chwila i jest wspaniale. I człowiek już zapomina o tamtym, co było i zaczyna żyć następnym dniem już. I tak przez całe nasze życie. Ja jeszcze bym chciał dołożyć, że to według mnie to nie jest 50 lat, tylko 40, ponieważ jak tak przeliczyłem, to ponad 10 lat jestem, nie ma mnie w domu, bo jestem na zgrupowaniach kadry, tak i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To jest recepta, że nie ma cały czas w domu. No myślę, że to jest właśnie jedną receptą, bo bardzo miło się rozmawia właśnie w tym czasie przez telefon. Tęskni się za sobą wtedy bardziej, jak tak się spotyka się po jakichś 2-3 tygodniach, o, to jest przyjemnie nawet. Swoje złote gody w czwartek obchodziły dokładnie 22 pary. Rekordziści Jerzy i Irena Łabętowiczowie są w związku małżeńskim już od 65 lat. Listę wszystkich jubilatów znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Tam także możecie oglądać bogatą fotorelację z wydarzenia, a nasza redakcja wszystkim jubilatom składa najserdeczniejsze życzenia. A na koniec zaproszenie, zachęcamy Państwa do wysyłania nam swoich życzeń świątecznych. Mogą one być adresowane do Waszych najbliższych, do widzów TKN24 Końskie, czy do wszystkich koneczan. Wysyłacie życzenia na redakcja@tkn24.pl, a my obiecujemy, że wszystkie zamieścimy w naszej telewizji. Zachęcamy do przesyłania swoich życzeń świątecznych dla najbliższych, przyjaciół, ale i dla widzów telewizji oraz wszystkich koneczan. Zapraszamy do przesyłania nam swoich klipów mailowo redakcja@tkn24.pl. Życzenia wyemitujemy w kanale TKN24 Końskie w sieci kablowej oraz w internecie na www.tkn24.pl. Okres Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas spotykania się z bliskimi i składania sobie życzeń. Prześlij nam swoje wideo ze świątecznymi pozdrowieniami, a my wyemitujemy je w naszym kanale TKN24 Końskie w sieci kablowej oraz w internecie na www.tkn24.pl i na naszym kanale YouTube. Zrób przyjemność bliskiej Ci osobie. Zapraszamy! Życzenia wysyłamy na redakcja@tkn24.pl. W tym wydaniu informacji TKN24 Końskie to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.